Jesteśmy w Nowej Hucie, w samym sercu Nowej Huty, czyli na Placu Centralnym. Tutaj zakończyła się gruntowna przebudowa układu komunikacyjnego, no ale nie tylko to. Ja tutaj widzę nowe latarnie, trawniki, kwiaty, ścieżki rowerowe. Czyli państwo tak kompleksowo przebudowali ten plac? Przez półtora roku pracowaliśmy przy całym ciągu komunikacyjnym od Ronda Mogilskiego aż do Placu Centralnego. Dziś już możemy powiedzieć, że prace zostały zakończone. W czerwcu robotnicy skończą już wszystkie drobne roboty, które jeszcze są wykonywane. Natomiast już od początku czerwca ruch tramwajowy na Plac Centralny wrócił w całości. Tak samo udostępniony został Plac Centralny dla kierowców i dla rowerzystów, którzy do tej pory nie mieli osobnej infrastruktury. Z pozoru niewiele się zmieniło, ponieważ mamy te same linie tramwajowe, które obsługiwały wcześniej Plac Centralny. Natomiast zwrócić należy uwagę, że zmieniła się infrastruktura, po której one jeżdżą, czyli po pierwsze tramwaje poruszają się ciszej, a po drugie szybciej pokonują poszczególne skrzyżowania. Rozpoczął się remont ulicy Czarnowiejskiej, ale na razie jeszcze nie wygląda on groźnie, ponieważ remontowane są same chodniki. W czerwcu zaczęliśmy pracę przy remoncie tej bardzo ważnej ulicy, jeżeli chodzi o poruszanie się samochodem po Krakowie. Rzeczywiście w tym momencie prace polegają tylko na remoncie samych chodników. Nie występują duże utrudnienia w ruchu, choć kierowcy muszą zwracać uwagę na zwężenia, którymi poruszają się piesi. A kiedy rozpocznie się remont samej jezdni? Remont zaplanowaliśmy na wakacje, kiedy jest mniejszy ruch samochodowy w mieście. Natomiast nie ulega wątpliwości, że nawet przy tym zmniejszonym ruchu wyłączenie ulicy Czarnowiejskiej spowoduje utrudnienia. Ulica Czarnowiejska będzie jednokierunkowa od Alei Trzech Wieszczów do skrzyżowania z Aleją Kijowską. Natomiast ruch samochodowy w przeciwnym kierunku będzie prowadzony objazdami. A czy to będzie remont nakładkowy, czy szykuje się jakaś większa przebudowa? Sama jezdnia zostanie wyremontowana tak, jakby to był remont nakładkowy. Objazdy będą wyznaczone. Prosimy kierowców, żeby odpowiednio wcześniej zaznajamiali się z tymi zmianami, na przykład poprzez stronę internetową Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. No to doczekali się mieszkańcy Dębnik strefy płatnego parkowania. Powiedzmy w dwóch słowach, jaka była historia powstania tej strefy. Strefa płatnego parkowania została rozszerzona w zeszłym roku. Nie było rozszerzenia strefy na samych Dębnikach. Po wprowadzeniu jednak strefy w zeszłym roku okazało się, że tyle samochodów, chcąc uniknąć płacenia, parkuje właśnie na terenie starych Dębnik, że pojawiły się głosy o konieczności zorganizowania strefy również tutaj. Także od 1 czerwca mamy strefę płatnego parkowania na Dębnikach, a także została ona rozszerzona w rejonie Krowodrzy i Grzegórzek. Nurtuje mnie jeszcze takie pytanie. Dlaczego w strefie płatnego parkowania trzeba ustawić takie lasy znaków, te wszystkie oznaczenia na ulicach malować? Wynika to wprost z przepisów, które mówią o strefie płatnego parkowania. Opłatę za postój właśnie w strefie można pobierać tylko w miejscu do tego wyznaczonym znakami pionowymi, jak i poziomymi. W innym wypadku nie moglibyśmy pobierać opłaty za parkowanie, w związku z czym strefa płatnego parkowania nie miałaby racji bytu.